Zanim zaczniemy, jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców do FIFA 15, polecam Solo Gaming, gdzie możecie zapłacić przelewem PayPalem albo Bitcoinem, a wpisując kod JACOBPLAY macie 5% taniej. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Znacie zasady? Mam nadzieję, że tak, wlosujemy sobie trzech zawodników, random player dokładnie tutaj. No a następnie z ich narodowości tworzymy cały skład, czyli na przykład wylosujemy Polskę, to musimy mieć zawodników z Polski, powiedzmy wylosujemy Brazylię i Niemców. No to właśnie z takich narodowości także musimy połączyć cały skład, nieważne jaki klub, nieważne jaka liga, ważne są narodowości. To są zasady właśnie losowych składów. No i to co, moi drodzy, może zaczniemy dzisiaj, zrobimy sobie jedną srebrną kartę i dwie złote, żeby raczej w brązowe tam nie pójdę, bo jeszcze mi jakieś Kongo wyskoczy i wtedy już będę miał przesrane. No ale silver i dwa złote wydaje się być dobre. To co, zaczynamy może złoto, srebro, złoto. Zaczynamy od złota. Pierwszym dzisiaj zawodnikiem jest Mexis. Mexis to jest naprawdę dobre losowanie, mogę tak to ująć. Mamy znaną ligę, mamy znaną narodowość, szczególnie narodowość, co mi się podoba. 4-4-2, powiedzmy, od tego zawsze zaczynam. I można ładnie go połączyć z niektórymi zawodnikami, także bardzo się cieszę. Naszym kolejnym wylosowanym zawodnikiem będzie, uwaga, Rafael Bramkarz. No dobra. O ile kojarzę dobrze, a wydaje mi się, że tak, to jest ta sama liga i Brazylijczyk. Także jestem zadowolony. Jak widzicie, wszystko na razie wychodzi. Kto będzie tym ostatnim złotym? No liczę na jakąś dobrą narodowość. Zawsze to się fajnie łączy. Reinhardt, Niemiec. No kurczę, ostatnio co miałem? Też mi się wydaje, nie, ostatnio był Holender. Reinhardt. O, nawet zostaniemy sobie w tej formacji. Sami widzieliście, co wylosowałem. O, jest tutaj. Zmienimy sobie tylko na drugie 4-4-2. O, i teraz możemy mu dać normalną jego pozycję. Jest CDM. No i stworzyć jakiś ciekawy skład. To co, dajcie mi chwilę i widzimy się już za momencik. Okej, moi drodzy, już jesteśmy, zrobiłem skład. Oczywiście nie było to najtrudniejsze wyzwanie na świecie. Bardziej patrzyłem na to, jakie karty chcę umieścić, niż na to, czy w ogóle mogę, o tak to ujmę. Oczywiście wszyscy po co najmniej 9 zgrania, bo takie było założenie. Jak widzicie, mamy Benzema i Müllera na ataku. Hanna, jak musiałem go przetestować na prawej pomocy zawodnika właśnie z Bundesligi, srebrną kartę, więc to zawsze jest ciekawe, jak się będzie zachowywał. Griezmann na lewej, oczywiście stronie Evra, Mexis, Jesus, Maicon. Są chyba oczywiste wybory, takie, no ale w ogóle skład wygląda naprawdę nieźle, pomimo tego, że był wylosowany tak naprawdę. Więc co, ja go przetransferuję na właśnie. Tym razem zagram na PC-cie. Zastanawiam się, czy nie zrobić Pink Slip właśnie tego zespołu całego, jeżeli ktoś by chciał wygrać właśnie, mieć czas na PC-cie. To jeszcze wam powiem pod koniec tego odcinka może. No ale dajcie mi teraz czas, no i sprawdźmy, jak się będzie zachowywał właśnie ten zespół. Okej, moi drodzy, tak wygląda przetransferowany skład. No i wydaje mi się, ja strasznie chciałbym przetestować tego Müllera Informa, bo wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. No a zawsze jak grałem przeciwko niemu, to się denerwowałem, bo mi strzelał bramki. Więc zobaczmy, Benzema równie dobrze. No i obrona też nieźle. Tutaj w sumie nie mam na co narzekać, naprawdę. Nie mam na co narzekać, także przejdźmy od razu do gry. Może lekko bramkarz, zobaczymy jak będzie się spisywał. No ale 186 cm wzrostu, jest dokładnie takiego samego wzrostu jak ja. Zobaczymy, jak mu pójdzie na bramce. Okej, w końcu mamy przeciwnika, wygląda to całkiem nieźle. Może uda mi się w końcu połączyć i uwaga. Uwaga. Chyba jest, no i jest, możemy zagrać, możemy grać. Hernandez wychodzi z, ależ blok Juan Jesusa. Benzema idzie, Benzema ruszył. Benzema, to musi być bramka, Benzema i to jest bramka, 1-0 w 12 minucie. Pięknie, Francuz wykończył tę akcję. No nie. Jest, jakimś cudem to obroniliśmy. Dobre podanie Benzemy do Müllera. Müller, podobno masz dobre wykończenie. Müller ma dobre wykończenie. 2-0 w 18 minucie. Oj, tego się nie spodziewałem. Hernandez. To jest faul, to jest rzut karny, moi drodzy. To jest z premedytacją popełnione przewinienie. No bo wydaje mi się, że jak Hernandez by trafił, więc tak to przynajmniej mamy szansę to obronić. Jedynie sobie boję, że Maicon dostanie chyba żółtą. Nie, nie dostał nawet żadnej kartki, ale to spoko. Oj, troszkę przypadkowości w tej akcji, ale to też jest piłce nożnej potrzebne. Nie, co ja zrobiłem? O, tak, to mam karę za to, że chciałem to wcześniej podać. Sweat i nie zadziałało. Uważać na rzuty wolne, bo... Wow! Ta, właśnie. Co z tego, że obronił, jak Hernandez znalazł się tam, gdzie musiał i strzelił bramkę. Müller.
Miller jest 3-2, co prawda King of Glitch, wybaczcie. Znaczy nie King of Glitch, teraz to jak to nazwać? No w sumie King of Glitch nadal, tylko że trochę innej formie. No ale Miller tutaj podryblował, porobił i muszę powiedzieć, że gra się nim naprawdę fajnie, pomimo tego, że nie sądziłem, że prawy pomocnik na napastniku może w ogóle cokolwiek zdziałać. To był mój błąd, mój cholerny błąd, więc jeżeli teraz stracę bramkę, to nie mogę mieć do nikogo... Ohoho! Do nikogo pretensji, do słupka mam wdzięczność. No, co? Nie! Powiedzcie, co tu się stało? To jest bramka na 3-3? Byłem przekonany, że chcę podać tego zawodnikowi, który tam chodził na pozycję A. Bramkarz? Szukałem najgorszego ogniwa w tym zespole. Chyba właśnie znalazłem. No i tak oto przegrywamy. Najbardziej niesamowita bramka trzecia, jaką strzelił mu przeciwnik. To chyba zapisze się w historii mojego kanału, bo takie bramki nie traci. No taki bramek nie traci się codziennie, jakby nie było. Okej, moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli zobaczycie, jeżeli miałbym wskazanie słabsze ogniwo, chyba byłby to bramkarz. A raczej chyba na pewno, chociaż wybronił parę dobrych sytuacji. Zaskoczeniem dla mnie jest Reinhardt, który myślałem, że będzie o wiele gorszy, a spisuje się naprawdę świetnie. Wyciąga i bierze, zatrzymuje każdą piłkę, jaka leci albo jaką ma okazję przejąć. Müller z Benzemą dobrze się spisywali, tutaj nie mam jakby większych zastrzeżeń. Griezmann z Hanem także bez problemu. Troszkę Evra z Maikonem za wysoko wychodzili, przez to mieliśmy tylko dwóch w obronie. No i to mogło też powodować utratę naszych bramek. Ale to tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem w odcinkach losowych składów na moim kanale.